Kolejne spektakularne zwycięstwo odnieśli oldboje Lecha Poznań. Podopieczni Teodora Napierały wygrali w 1/16 finału Pucharu Polski na szczeblu okręgu z A-klasowym Interem Zdrój. Przedmeczowa mowa trenera Teodora Napierały pozwalała myśleć, że nie będzie to łatwy mecz. Z tego co wiem, mają groźny napastników, także obrońcy proszę się sprężyć. A teraz nie słucham. W barwach drużyny Oldboyów debiutował Iwan Dziurdziewicz. Nie ukrywam, że trochę nerwowo, nie? Bo to jest taki pierwszy mecz. Wiele tutaj białych gwiazd Lecha. Nie ukrywam, że są trochę nerwy. Niby jest jak to powiedzieć, zabawa, ale dzisiaj chcemy wygrać, nie? Niestety Iwan boisko opuścił już w 13 minucie meczu. Popularny Duke'a uszkodził więzadła poboczne w kolanie. Jego koledzy w pierwszej połowie radzili sobie wręcz doskonale. Strzelili aż 8 bramek, nie stracili ani jednej. Dla rywali byli wręcz bezlitośni. Najważniejsze, że na początku strzeliliśmy bramkę, tak jak w ostatnim meczu zrobiliśmy parę błędów, nie wykorzystywaliśmy sytuacji stuprocentowych, tak dzisiaj odwrotnie, no, poprawiliśmy tą skuteczność i są efekty. W drugiej połowie drużyna Teodora Napierały grała już na większym luzie, dała sobie wbić 2 bramki, sama dołożyła jeszcze 4. W całym spotkaniu hat-tricka ustrzelili Jacek Dębiński i Waldemar Przysiuda. Dobrze rozpoczęliśmy, bo to co mieliśmy od początku trafialiśmy i później można było sobie grać tą swoją tiki-takę. Na pana koncie dzisiaj wykonanie hat-tricka. Tak, hat-tricka udało się. No, jak mam dobrą obsługę, to staram się wykorzystać to, co mam. Oldboye Lecha Poznań wygrali z Interem Zdrój 12-2 i czekają na losowanie 1/8 finału Pucharu Polski na szczeblu okręgu.